Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Wobrmier. Witam Was serdecznie, tych, którzy są tu nowi. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, więc zachęcam Was do subskrypcji, a tych, którzy są już ze mną, zapraszam na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek myślę, że będzie ciekawy, a mianowicie chciałabym porozmawiać o propozycjach na chłodne dni, takie, które rozgrzewają, takie bursztynowe esencje, które są bardzo ciekawe i warte poznania. A więc zostańcie ze mną. Powiedziałam Wam w intro, serdecznie Was witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie gorące propozycje na chłodne dni, tak będzie się nazywał, słuchajcie, odcinek, a mianowicie chodzi mi o to, że nastały już takie pogody bardzo kapryśne, bardzo chłodne poranki i kiedy szykujemy się do pracy, chcemy właśnie przywidzieć jakiś piękny, super zapach, który będzie takim energetycznym, kaszmirowym szalem, który jednocześnie będzie nas otulał, ale wprawiał nas w takie super nastrój. I przyjrzymy się dzisiaj takim trzem zapachom, które sobie tu wytypowałam. Dwa zapachy znacie, trzeci nie gości u mnie za często, a więc pierwszym zapachem, słuchajcie, będzie Gabriel Chanel. Ja temu zapachowi nie poświęciłam zbyt dużo tutaj na wizji czasu. Jest to zapach z 2017, nazwany Gabriel po Gabrieli Chanel. Jest to taka kompozycja Oliviera Polsch, słuchajcie, z nutami grejpfrutowymi, tym kwiatem mandarynki, pomarańczowym kwiatem, też czarną porzeczką, ale także yang-yang, jaśminem, tuberozą, konwalią. Jest tu róża przywdziana właśnie z takim pieprzową nutą. Jest też drzewo sandałowe i kaszmirowe. Słuchajcie, ja wyczytałam, że buteleczka jest przepiękna, odbija pięknie światło, ale słuchajcie, ona powstawała bardzo, bardzo długo i sprawiło Sylwii Lagerstöhl, jeśli dobrze czytam, kreowała tą buteleczkę i zajęło jej to aż, słuchajcie, 5 lat, kreowanie samej buteleczki, ale jest przepiękne, odbija super te bursztynowe światło. Ten zapach, słuchajcie, jest bardzo, bardzo ciepły, transmituje pięknie światło i może dlatego od razu kojarzy się z bursztynem. Ja Wam powiem tak, ja sobie tutaj psiknę, żeby ten zapach jakby piękniej Wam opisać, ale co Wam chcę powiedzieć, ja od razu jak dostałam te perfumy, ja ich nie lubiłam, uważałam, że to jest jakaś, Chanel idzie w taką odsłonę i na taką drogę, która niejako kojarzy mi się z klasyką chanelowską. Ale słuchajcie, ja do niego jakby dorosłam. Ja mam taki odcinek o perfumach drugiej szansy. Serdecznie Was zapraszam, kto jeszcze nie oglądał. I myślę, że te perfumy by się zmieściły właśnie w tych perfumach drugiej szansy. Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że jakbym do nich dojrzewam, wydawało mi się nieciekawą kompozycją, w ogóle niegodną miana tam byciem, zapachem i perfumem, perfumami z Chanel. Natomiast słuchajcie, teraz wyraźnie widać, że miałaby to opowieść, jakby hołd tutaj złożony Gabrieli Coco Chanel i wyraźnie czuję właśnie taką tuberozą, tą bursztynową nutę, ten wspaniały taki kwiat mandarynki, a w zasadzie pomarańczy, nie mandarynki, pięknie przywidziane w taką kaszmirowy, woalowy, kaszmirowy woal, słuchajcie, tego yang-yang, gdzieś ten balans jest utrzymany, ale on jest właśnie takim super komfortowym płaszczem glamour, który kiedy jakby startujemy nowy dzień, chcemy przywidzieć coś właśnie takiego unikatowego, ale jednocześnie bardzo klasycznego, bardzo ciepłego, wprawiającego nas w dobry nastrój i jakby dające pozytywną taką bursztynową energię, to ten zapach się świetnie sprawdzi. On ma dość ciekawe, słuchajcie, feedback, ciekawe właśnie takie recenzje. Nie zawsze był klasyfikowany tutaj negatywnie, chociaż ja starałam się nie patrzeć, słuchajcie, na te tutaj cały ten feedback, który tutaj spływa w internecie. Natomiast widziałam, że takie 4,8-4,5 punkta miał, więc generalnie jest tu odebrany pozytywnie. O, widzę nawet 3,5 na niektórych sklepach internetowych. Ale ja Wam powiem szczerze, że jest to zapach warty uwagi. On po jakimś czasie robi się taki właśnie słodki, ale
kojarzy mi się właśnie z taką bursztynowością, z taką fajną propozycją na chłodniejsze dni, kiedy rozgrzeje nam, przygotuje do dnia i jednocześnie będzie nam towarzyszyć taka super, bym powiedziała, atmosferka splendoru, bogactwa, klasyczności, właśnie tutaj wynikające, że są to perfumy Chanel. Kolejnym zapachem, słuchajcie, kolejnymi perfumami jest to pozycja z 2018, a mianowicie perfumy tutaj Paris Venise z kolekcji butikowej. Słuchajcie, ja je używam sobie tak po troszeczku, ale powiem Wam, że coraz bardziej je kocham. Jest to dużo lepsza wersja niż perfum, które ja też próbowałam i gościło u mnie tutaj w filmiku, a mianowicie one się nazywały Rivière. Słuchajcie, nowymi tutaj, znaczy takimi topowymi nutami, z których te perfumy się składają, jest lemonka, pomarańcza, bergamotka, różowy pieprz. Bardzo lubię właśnie takie zestawienie, trochę właśnie taki puzzle gdzieś. Jest też iris Neroli Yang Yang, róża i geranium, zakończone takim waniliowym akcentem. Słuchajcie, te perfumy to jest taki... A jakby kolekcja perfum, która zabiera nas w podróż z Coco Chanel, a mianowicie tam, gdzie ona podróżowała, gdzie miała jakieś takie swoje biznesowe sprawy albo chętnie jeździła. I tutaj jest właśnie reminiscencja Venice, Wenecji, gdzie ona jakby przebywała i to jest taki hołd oddany jakby tym reminiscencjom właśnie tych miast. Ja Wam powiem, że to jest, tu piszą, że jest bardzo świeżym, orientalnym zapachem. Ja bym powiedziała, że ta kombinacja jest bardzo taka eteryczna, ale jednocześnie nie jest to typowy, ja bym się nie zgodziła, typowy zapach tutaj na lato czy na wiosnę. On jest tak bogaty, tak przepięknie waniliowy, otulający, nieziemsko bym powiedziała pudrowy, ale taka pudrowość bardzo energizująca, że naprawdę to są moje ukochane ostatnio perfumy. Ja zawsze je sobie lejeruję i tutaj właśnie dodaję tej pikanterii z nich do czegoś świeższego, albo Chanel, albo tutaj Estee Lauder, z tych zapachów, które używam i na pewno one kojarzą się z takim barokiem, z bizantyjskością, jakby z takim splendorem, ale bogactwem. One są, słuchajcie, niesamowite, niesamowite. Kto może dostać próbkę nawet w butiku Chanela, gorąco polecam. Niesamowita odsłona, bardzo szykowna buteleczka, ale szykowna w tym sensie, że jest taka minimalistyczna i one wszystkie takie są, ale ten zapach to był miłość od pierwszego wejrzenia, to była miłość od pierwszego wejrzenia, słuchajcie, są niesamowite, naprawdę, nawet do lajerowania, nawet do używania z czymś innym, ale gorąco polecam, żeby nakładać je tak, jak one są tu prezentowane. Po prostu cudo, pachną bardzo długo, ta projekcja jest nieziemska, pierwsza nuta jest bardzo taka właśnie pomarańczowa, cytrusowa, ale później wchodzi ten irys, wchodzi tu ten jaśmin, to geranium i jest to niesamowita kompozycja, gorąco Wam zapałem. Słuchajcie, jest Erin, zapach z kolekcji Erin, ja o nim już wspominałam, to jest Amber Musk, to jest kolekcja zrobiona i kolekcja taka wyszukana właśnie przez tutaj Erin, a więc wnuczkę Estee Lauder. Ona jakby miała taką ciągotkę do kreowania nowych perfum, kreowania właśnie tych rzeczy interior i takich do domu, że wypuściła linię 12 przepięknych zapachów. Teraz ich jest więcej z kolekcji Erin. Moim ulubionym jest, słuchajcie, Amber Musk. Przepiękne, cudne perfumy z 2013 roku, jak dobrze pamiętam, z wodą kokosową, z pięknym bursztynem i piżmem. Tam jest też róża Centifolia. Przepiękne, przepiękne podanie, troszeczkę taki orientalny, bym powiedziała, zapach, ale utrzymujący się niebagatelnie długo. Możecie te zapachy lejerować jak właśnie Jo Malone. Ja Wam postaram się przedstawić więcej tych zapachów, jeżeli jesteście zainteresowane, ale słuchajcie, on jest niesamowity, niesamowita projekcja, bardzo ciepła, otulająca. Ja go porównuję do takiej inspiracji, zresztą chyba inspiracja taka była, jesteśmy w domu, jest gdzieś tam kominek, spędzamy czas właśnie z rodziną też, albo właśnie czytamy książkę otulone tutaj pięknym
kaszmirowym szalem bądź kocem. I właśnie tak mi się kojarzą te perfumy, kiedy idziemy gdzieś, bądź do pracy, bądź na spotkanie, zimny taki poranek. One są bardzo otulające, bardzo bogate, też bym powiedziała, kojarzące się z taką atmosferą otulającą, bardzo familijną i ciepłą i niesamowicie taką bogatą. Ja bym powiedziała, kojarzy mi się właśnie z to takim szalem, który nas otula i jakby przygotowuje na dzień. Niesamowite perfumy. Ja wiem, że one się cieszą dużym uznaniem tutaj też wszystkich pań z Middle East, właśnie Arabek. Ja dość dużo tych zapachów sprzedaję właśnie im, łącznie z Evening Rose. Może ją przedstawię też, ale z bardzo orientalnym zapachem. I powiem Wam, że niesamowite. Ja coraz bardziej jestem zakochana w tych perfumach tej kolekcji Erin. Mam nadzieję, że Wam przedstawię drugiego mojego ulubieńca, mianowicie Rose de Grasse. Przepiękna kolekcyjna butelka i przepiękne perfumy. Słuchajcie, powiedzcie mi koniecznie, czy próbowałyście, czy w Polsce jest dostępna właśnie ta kolekcja, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Słuchajcie, na tyle. Tak sobie właśnie pomyślałam, że fajnie by było zrobić takie zestawienie top 3 takich perfum właśnie gorących propozycji na te zimne poranki. Mam nadzieję, że dobrze bawiłyście się ze mną. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, do szerowania, bo bardzo mi zależy, żeby przybyło Was jak najwięcej. Jest to niesamowicie energetyczne, jeśli Was jest dużo, jeśli się udzielacie i właśnie tworzymy taką miłą, przecudną community. Życząc Wam miłego dnia, zapraszam do innych odcinków i do zobaczenia, pa, pa!